Szanowni Państwo, tak jak Pan Profesor powiedział, jestem pracownikiem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii Zakładu Ochrony Mikrofalowej. W ramach bardzo krótkiej reklamy Pan Profesor, to Pana Profesora Marczarskiego wspominał, Zakład Ochrony Mikrofalowej wykonuje pomiary ciągłe pól elektromagnetycznych od roku 68, nieprzerwanie. Za dwa lata będzie 50 lat. Proszę Państwa, moje wystąpienie bardzo krótkie chciałbym poświęcić pewnemu bardzo ważnemu elementowi związanym ze standaryzacją wykonywania metodyk pomiarów. Te elementy pojawiały się już w pewnej części wystąpienia mojego pierwszego prelegenta, pana doktora Lekczyńskiego. Pan profesor Sieroń oczywiście też w jego uwagach, jak gdyby moje przesłanie tego wystąpienia będzie się przewijało. Wydaje mi się, że to jest jeden z bardzo istotnych problemów, na które powinniśmy zwracać uwagę, żebyśmy te tysiące czy setki badań, które się pojawiają, żeby się dało je skorelować. Jeśli tego się nie da, to są tylko puste zbiory, z których tak naprawdę nic nie wynika. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, badania promieniowania pola elektromagnetycznego, czy dla celów ochrony ludzi, czy środowiska, w naszym kraju są związane z pewną standaryzacją, a jednocześnie mają regulację prawną. Co się z tym wiąże? Oczywiście, czyli nie ma takiej wolnej Amerykanki, że wykonujemy badania i czasami w przekazie publicznym wychodzi na to, że jednak bardzo dużo ludzi nie ma tej świadomości, informacji, że jest to obszar regulowany prawem, gdzie jakieś uregulowania występują i tak jak pan profesor Bieńkowski również pokazywał przed chwilą, że ktoś wyciąga jakiś miernik, pokazuje mili, mikrowaty, 7, 10 tysięcy, 15 i mówiąc, że jak gdyby jest podekscytowany z tymi liczbami, natomiast on nie wie, o czym on mówi, jeśli chodzi o te wielkości związane z narażeniem. Dlatego powinniśmy naszym jak gdyby celem być może również tej naszej dzisiejszej konferencji, żeby wziąć pod uwagę, że przekaz właśnie taki publiczny, gdzie będziemy mówili o tych jednostkach, o tych przepisach, żeby to dotarło, żebyśmy mieli z tym, znaczy mieli ułatwioną sprawę w przekazywaniu. Następna sprawa to jest związana z tym, że pewna standaryzacja. Proszę Państwa, tak jak mówiliśmy, badania dla celów BHP, badania ochrony środowiska, badania epidemiologiczne, badania ludzi w zwierzętach in vitro. Nie da się tego włożyć do jednego wora, ale jeżeli będziemy robili te badania z różnymi metodykami, tak naprawdę nie osiągniemy żadnych efektów, a porównywalność tych wyników będzie żadna, po prostu będą to naprawdę pojedyncze. Dlatego ta standaryzacja pewnych badań, nie tylko związanych z regulacją prawną, bo jak gdyby na tym się będę chciał teraz skupić, ale również ten naukowy jest naprawdę bardzo ważna. Jeżeli nie będziemy mówili o pewnych standardach technicznych, to tym bardziej będziemy lekarze czy naukowcy będą mieli bardzo utrudnioną sprawę wyjaśniania pewnych mechanizmów czy działań. Tutaj się może troszeczkę będę powtarzał, ale pan profesor Bieńkowski również wspomniał. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawę ochrony środowiska w Polsce, mamy dwa rozporządzenia. Pierwsze mówi na temat dopuszczalnych poziomów w środowisku, ale poza tym tytułem jest tutaj oczywiście metodyka badań. Załącznik numer 2 w tym rozporządzeniu jest pewną metodyką badań. On jest z roku 2003 i można nie mówić o pewnej ułomności, natomiast pewne wady, które wynikają z bieżącego stosowania tych dokumentów, nam wypływają, dlatego pewne działania są już nawet podjęte, żeby ten przepis próbować zmodyfikować. Kolejny dokument, tak jak tutaj pan profesor Bieńkowski przed chwilą kilka slajdów pokazał, monitoring środowiska. Ten monitoring środowiska od kilku lat, 2007 roku, 9 lat praktycznie, czyli kilka lat i te dane są. W jaki sposób one są przetwarzane, gromadzone. Wykorzystywanie tych danych jest, no tak jak pan profesor powiedział, długi taki tutaj adresik był internetowy i bardzo mało ludzi z tego korzysta, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście ten wzrost tego promieniowania w terenie zurbanizowanym, w dużych miastach, w tych kilku latach już widać na terenie poza miastami dużymi praktycznie jest to bardzo stały poziom. Kolejny element, który wydaje mi się z punktu widzenia badań środowiskowych bardzo istotny. Proszę Państwa, ustawa Prawo Ochrony Środowiska artykuł 147a mówi, że takie badania mogą wykonywać tylko laboratoria, które posiadają akredytację. No i teraz oczywiście w przekazie publicznym, tak jak bardzo często nawet w dokumentach, które ja widziałem, organizacje
które jak gdyby mają wątpliwości co do badań stacjami, mówi, my chcemy wykonywać pomiary. No proszę Państwa, są pewne zasady i teraz nawet przy szczerych chęciach i jak gdyby zaangażowaniu Państwa, którzy chcieli, jak gdyby chcą, jak gdyby no, to, te wyniki badań mieć wiarygodne, to pewnych zasad nie można przekraczać. To znaczy akredytacja jest tutaj podstawą i wszelkie badania, nawet w takich spotkaniach, w których moi znajomi jeździli, no to wyniki są jakieś dziwne. Potem jest pierwsze pytanie, czy Państwo posiadają miernik, który ma świadectwo akredytacji wzorcowania, czy Państwa laboratorium było akredytowane. Nie ma odpowiedzi. A więc to wtedy ten poziom dyskusji jest troszeczkę nierówny. Następna sprawa, proszę Państwa, jeśli mówimy o tej standaryzacji, mamy dwa dokumenty, mamy tą normę 17.025 związaną z akredytacją, natomiast jeszcze w naszym obiegu PKN-u istnieją takie normy. Są to w większości normy PN-EN, czyli unijne wprowadzone i teraz zasób wiedzy historycznej tych norm jest bardzo dobry, ciekawy do wykorzystania. Natomiast kwestia tego, jak wszyscy wiemy, polskie normy są dokumentem do dobrowolnego stosowania. I tu jest ten taki rozbieżność, jeśli chodzi o rozporządzenie ministra środowiska, które nie da się wszystkich jak gdyby spraw ogarnąć. Zawiera on pewne tylko podstawowe dane i teraz powinniśmy w jakiś sposób posiłkować się tymi właśnie normami w pewnych zakresach, które te dla nas istotne, żebyśmy mogli to wykorzystywać. Na dzień dzisiejszy Polskie Centrum Akredytacji Ministerstwo Środowiska właśnie w tym kierunku idzie, żebyśmy tych rozporządzeń nie modyfikowali, tym bardziej zalecali wykorzystywać te rozwiązania unijne, standardowe do tych wykonywania badań, żebyśmy mieli pewną unifikację. I teraz jeśli chodzi o algorytmy badania. Proszę Państwa, czemu to służy? Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli mamy poziom odniesienia związany z tymi badaniami, to te badania są po prostu bardziej wiarygodne. Jeżeli nie mamy tej wiarygodności badań, no to wtedy no jak gdyby tracimy zaufanie tego czynnika społecznego do tej pracy, którą wykonaliśmy. Że no ktoś, jakieś efekty są, natomiast ten element typu dawka efekt, który jak gdyby jest, no to trudno powiedzieć. Tutaj oczywiście w tych wypowiedziach wcześniej pan doktor Oszczyński też powiedział, że różne ekspozycje, różne parametry, wykonywanie badań, efekt zdrowotny taki sam, ale naprawdę nic z tego nie można powiedzieć. Tak, dlatego ta standaryzacja dobrze pojęta, nie tylko bardziej prawna, powinna być jak gdyby naszym takim przesłaniem, bo naprawdę wtedy nasz ten świat naukowy wykonujących pomiary będzie miał jak gdyby większe zaufanie. Proszę Państwa, w takiej klasyce do rozwiązań proponowanych właśnie w tych normach, czego obecnie w Polsce nie ma i to możemy jak tylko żałować tego, że od tego 2003 roku nie ma, a również pan profesor Bieńkowski też to wspomniał, jest bardzo duża potrzeba przeprowadzenia badań szerokopasmowych. Badania szerokopasmowe, które są wykonywane, to jest jak gdyby ten standard postępowania, kiedy poziomy są bardzo niskie i tak naprawdę nie interesuje nas jak gdyby składowe tego widma, czy to jest radio, czy telewizja, czy stacje bazowe, bo to jest nadal 10-15% poziomów dopuszczalnych. Ale jeżeli w terenie zurbanizowanym zbliżamy się do poziomów 7 V na metr albo troszeczkę przekraczamy, to niestety musimy robić pomiary wąskopasmowe, żebyśmy rozstrzygali, kto jest tym winowajcą. I tutaj nasze polskie prawo na dzień dzisiejszy tego elementu w ogóle jak gdyby nie widzi. Dlatego te oczywiście mają się pojawić chyba w nowych tych dokumentach związanych z PCA, Ministerstwo Ochrony Środowiska, te badania wąskopasmowe, ale zanim one wystartują, to myślę, że to jeszcze będzie rok, co najmniej dwa. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, w tych klasyka algorytm postępowania, czy to będą pomiary wąsko- czy szerokopasmowe, to musimy zwrócić uwagę, że pewien algorytm jest standardowy. Po pierwsze to jest identyfikacja źródeł. Tak jak mówiliśmy, no, w pomiarze szerokopasmowym czy wąskim musimy określić, co jest tym emiterem pola elektromagnetycznego, żebyśmy stwierdzili, czy są swoiste, czy nieswoiste objawy, czy ktoś ma jakąś nadwrażliwość elektromagnetyczną. To jest tak bardzo duży skrót myślowy, czy ta nadwrażliwość wynika na pole 50 Hz elektryczne, magnetyczne, czy fizykoterapeutyczne megaherce, czy radiotelefonie, czy na radio. No bo to jest no, bardzo duże. Bo oczywiście takie przypadki są udowodnione, natomiast od razu tak by z punktu widzenia mnie inżyniera, no to nadwrażliwość elektromagnetyczna, no to jest tak bardzo szerokie pojęcie, że jest bardzo podejrzane. Następny takim elementem to jest to określenie tych wielkości, które będziemy wykonywali. Potem mamy ten tryb przejścia na pomiary
wąsko-szerokie, pasmowe i w każdym z tych przypadków mamy wybór systemu pomiarowego. Będę się tutaj skracał, bo pan profesor Bieńkowski też o tych miernikach już troszeczkę mówił. Wpływ aparatera, uśrednianie przestrzenne, określenie niepewności i dopiero te wyniki. Jeżeli w takim trybie postępowania algorytmie, które oczywiście mówiliśmy tutaj, ja pokazywałem te normy, ale to jest taka pewna klasyka postępowania. Jeżeli będziemy tak postępowali, to poza tym, że będziemy te wyniki były wiarygodne, będziemy mieli tutaj wpływ na niepewność, to będziemy po prostu mogli potem to odnosić do tych naszych wspólnych badań, które robiliśmy. Proszę Państwa, i teraz tak, identyfikacja źródeł pola elektromagnetycznego. Oczywiście to jest w najłatwiejszym przypadku, to są pewne dane, które można znaleźć. Oczywiście trzeba pewną wysiłek wskazać, żeby tych danych skorzystać, które mamy tych wszystkich z naszych systemów, ale ostatecznością jest analizator widma, którą sobie możemy zmierzyć. Także tutaj w tym nie ma problemu. Natomiast ten pierwszy krok, rozpoznajemy, co mierzymy. Kolejny element to jest określenie wielkości mierzonych. Tak jak pan profesor Wieńkowski już wspominał, przy PISA-ach mamy natężenie pola elektrycznego w pewnym zakresie częstotliwości, znaczy w całym, który nas obecnie interesuje, do 800 mega. W BHP mamy natężenie pola magnetycznego, do 30 mega w ochronie środowiska jest natężenie pola magnetycznego. Gęstość mocy uważam za sprawę historyczną, ponieważ tak jak pan profesor również pokazał taki wzór, większość mierników przelicza E do H, a więc mierniki diodowe gęstości mocy nie mierzą, tylko wykorzystują tą zależność w poru dalekim, a więc w pomiaru bliskim jest to nieprawda. Mierniki, tylko mierniki stare, tubowe z różnymi głowicami, przetwornikami mierzyły gęstość mocy, takich praktycznie w Polsce już nie ma. Także ta wartość i oczywiście pamiętając o tych poziomach dopuszczalnych 7 V na metr i 0,1 W. 0,1 W to jest jakaś zaszłość historyczna, której jak gdyby powinniśmy się już również pozbywać, ponieważ tak wiem, skoro mierniki takiej wielkości bezpośrednio nie mierzą, to nie powinniśmy tej wielkości używać, bo będziemy znowu mieli jakieś problemy z przełączaniem na mierników, a co nie będzie do końca prawdą. I oczywiście pomiar strefa bliska, daleka, to musimy pamiętać, ale to już jest ta sprawa techniczna. Proszę Państwa, kolejna sprawa to jest, aż tak już szybko, proszę Państwa, te analizy, do czego są nam potrzebne pomiary wąsko- i szerokopasmowe? Tak jak Państwu mówiłem, jeżeli naszym celem jest określenie jak gdyby ogólnego smogu elektromagnetycznego, poziomu tła narażenia, wykonujemy pomiary szerokopasmowe, biorąc pod uwagę charakterystyki częstotliwościowe anten. Natomiast wtedy, gdzie mamy sprawy wątpliwe, pomiar szerokopasmowy nic nam nie da. Musimy przejść wtedy na ten drugi etap jak gdyby dokładności, pomiary wąskopasmowe i to jest to, czym powinniśmy się w najbliższych latach zajmować, ponieważ ten element w Polsce, no mówię, nawet sprawa dyskusyjna, skargowo-procesowa, inna, no to jest jak gdyby, nie ma podstawy prawnej takiego orzekania, a po drugie, jeżeli u operatorów mamy dwóch operatorów, został dołączony operator trzeci, czwarty jest przekroczenie. Kto jest winien tego przekroczenia? Czy ostatni, czy w takim razie wszyscy mają ustąpić po ileś tych decybelów mocy, żeby było zapewnione? Na razie w tym zakresie u nas regulacji nie ma, z tego co ja wiem. Proszę Państwa, pomiary wąsko- i szerokopasmowe, kolejny element to jest związany z wymaganiami dotyczącymi systemów pomiarowych. Większość instytutów naukowo-badawczych, czy zajmujących się badaniami, jak również czy sanepidy i WIOŚ posiadają mierniki, które spełniają pewne standardy. Oczywiście jeśli związane z odpowiedzią częstotliwościową, charakterystyki dynamiczne, częstotliwościowe, czułość, liniowość, takie bardzo techniczne sprawy. Ale również taki miernik z takimi parametrami, tak jak tam powiedzmy widzimy żółty, taki duży, to tak gdzieś około 100 tysięcy, 40-60 tysięcy normalnie miernik. Za 600 zł też można kupić miernik. Tylko proszę Państwa, on takich standardów nie spełnia, a więc jeżeli znowu mamy jakiś miernik taki bardzo tani, to ja jako inżynier zwracam się, dobrze, a jakie ten miernik ma parametry, czy on spełnia wymagania związane z badaniami. A więc również w badaniach, obecnie przepisach polskich prawa nie ma tego minimum przyzwoitości standardów, jeśli chodzi o wykonywanie badań, co jest naprawdę bardzo istotną sprawą. Podobnie z pomiarami wąskopasmowymi, czyli te analizatory. Tutaj może sprawa troszeczkę łatwiejsza, ponieważ przenośnym takim przyrządem pomiarowym to jest tam, który mamy jeden firmy, nie będę wspominał, ale jest praktycznie dostępny tylko jeden, reszta to mogą być tylko sprawy laboratoryjne. Proszę Państwa, kolejny element bardzo istotny, ale musimy zwrócić uwagę, że większość norm unijnych zaleca nam tak zwane uśrednianie przestrzenne. Jeżeli jesteśmy w polu bliskim albo takim pośrednim, to rozkłady pola elektromagnetycznego są bardzo niejednorodne.
I dlatego w polskich przepisach mówi się, że wartość maksymalna w zakresie od 0,3 do 2 metrów. Natomiast te unijne normy proponują jednak, żeby ta wartość zmierzona była pewnym uśrednieniem. Proponuje się uśrednienie 3 albo nawet 6-punktowe, co jest związane z dokładnością na poziomie minus 2 lub minus 3 decybeli. Do tych dwóch odległościach od anten ten problem nie powinien występować. Natomiast bierzmy sobie pod uwagę, jeżeli mówimy znowu ten skutek biologiczny oddziaływania całego ciała, głowy, dłoni, no to teraz czy wartość maksymalna, jeśli ona jest skupiona na małym obszarze, a mówimy potem, że taki cały obraz, wielkość natężenia pola dotyczy oddziaływania całego ciała, co jest oczywiście nieprawdą. Wymagania stawiane systemu pomiarowym, to już nie będę wspominał, bo to jest pan profesor pokazał o tym mierniku, czyli pewne standardy, które powinniśmy zapewnić, oczywiście statywy, wpływ człowieka, koraliki, które również tam na zdjęciu tutaj koledzy z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, czyli powyżej niskich częstotliwościach długie kable powodują zakłócanie. Wpływ człowieka, tutaj musimy też brać pod uwagę i to jest ta wiedza. Miernik to jest jedno, drugi jest specjalista do wykonywania pomiarów. Ja kilka tygodni temu spotkałem informację, że w urzędzie w Krakowie można sobie wypożyczyć miernik i pomierzyć pole w domu. No to nie wiadomo, czy ten miernik to będzie za niego zabezpieczał, a teraz specjalista od spraw pomiarów, czy ten miernik się trzyma tak, czy bokiem się staje, czy w odległości metr, czy półtora metra ten miernik należy trzymać, to wszystko ma istotny wpływ na niepewność badania. Czy ta niepewność będzie na poziomie 30, 40, czy nawet 90%. Szacowanie niepewności, tak jak Państwu mówiłem, oczywiście wynik jest wynikiem, natomiast w profesjonalnym podejściu wszystkie czynniki związane z wzorcowaniami, miernikami plus czynniki ludzkie, poprawki temperaturowe, mówimy, że niepewność, Pan Profesor wspominał tutaj 15%, no musimy się przyznać, że jednak dla K równego 2, czyli niepewność rozszerzona, ten poziom obecnie teraz wynosi ponad 40%, a dla radiolinii 90, które z punktu widzenia ochrony środowiska nie mają wpływu, dochodzi do 70% i taka jest prawda i to jest to, co możemy osiągnąć. Podsumowując, no, jestem jakby gorącym zwolennikiem tego, żebyśmy tą standaryzację wprowadzali. To znaczy same badania, nawet jeżeli chodzi o ochronę środowiska i badania związane z rozporządzeniami, tak tutaj te kroki są poczyniane, żeby, tak jak mówiłem, ten Polskie Centrum Akredytacji i Ministerstwo Środowiska w dokumencie DAP 18, który się być może niedługo ukaże, podniesienie tych wymagań związanych z uaktualnieniem tego rozporządzenia ministra środowiska będzie prowadzone. Natomiast z punktu widzenia teraz naszych tych badań nietechnicznych, ale to, co pan profesor Sierno reprezentuje, a więc również badania medyczne, jeżeli pewnych standardów technicznych nie będzie, to będziemy mieli bardzo problemy albo czasami w ogóle nie da się tych badań skorelować i wtedy pokazywanie 1200 badań bez podstawy technicznej są jak gdyby mało przydatne do wykorzystania. Dziękuję bardzo.